wymień trzy terenowe samochody z KDL. Gaz, Łaz i Właz. Aro. Aro. Tarpan. Tarpan też był ładny bardzo. Trabant wojskowy. A tam takiego nie było. Tam. Jak nie było? Ale tam nie było na Zosie. A no dobrze. Ale pokaż ci te auta, które tam były. A trochę się tam działo i to bardzo ciekawie, ponieważ te samochody, jak zwykle terenówki w Polsce, to dzieła Adama Słodowego, czyli zrób to sam. Rama jest od gaza 6.9 z tym, że poobcinana, tył przód ucięty. Silnik? Mercedes 3 litry. Skrzynia Mercedes 3 litry. Pusty? Aro Muskiel. Afera. I to jeszcze jakoś jeździ do kupy? Jeździ, to radzi sobie. Dęba staje, wyskakuje. No dobra, Maciek, co zaproponujesz? Woduje dotąd. Magda, żeby nie patrzeć na te samoruki, położyła się w hamaku. Wyobraź sobie, że moje marzenie się spełniło. Jakie marzenie? Że pytały się mnie, jaki bym chciała, żeby samochód przyjechał, pamiętasz? Co się tak zastanawiałam i w końcu powiedziała, że chciałabym, żeby przyjechał tarpan. Jak przyjechał? Wyobraź sobie, że tak. Bardzo fajny tarpan. Powiem wam tak, jak kiedyś takim jeździłem z ojcem, to mój ojciec mówił, że to nie jest tarpan, tylko powinien się nazywać szarpan, bo tak szarpał. A ten szarpie mniej, czy też mocno? Nie, ten w ogóle nie jest tarpanem, tylko jest pantarem. Pantarem? Tak, bo to jest pan tarpan. I nie szarpie, chyba że się... Nie szarpie? Chyba że się jedzie po dziurach. Chyba że włączy silnik. No to tak. Czasem się zdarza, ale generalnie jesteśmy zadowoleni. W tamtym tarpanie, pamiętam, najbardziej szarpała skrzynia biegów. Tak gałka biegała po samochodzie. A to nasza też biegała, ale wymieniliśmy. Ma teraz nową, specjalną gałeczkę. A który macie silnik? S21, żukowski. A to żukowski? Tak. Myśmy mieli dużym wiatrem. To tarpan z tym 1,5-litrowym dużym wiatrem to nie jechał w ogóle. W ogóle. Jeszcze się dowiedziałem, że wybieracie się tym tarpanem gdzieś daleko. Planuję taki chory plan spełnić swoje resztę marzeń, czyli pojechać na 25 tysięcy km, w tym zrobić rajd Budapeszt-Bomako. To będzie kawał drogi. 40 dni, 3000 litrów paliwa. 17 tysięcy km po Afryce, z czego chyba coś koło 4-5 tysięcy po samej Saharze. Afera? Takim szarpanem? Trochę będzie jeszcze zmodyfikowany. Polskim safari spotkamy się razem z Siwym, z tymi, którzy swoimi terenówkami jeżdżą naprawdę szybko, jak rajdówkami, terenówkami, ładami i autami typu buggy, takimi zrobionymi do bardzo szybkiej terenowej jazdy, najchętniej po płotach albo dużych piaskach. Mówię wam, to co tam zobaczyłem, naprawdę woła o pomstę do nieba. To jak tam chłopcy jeździli na krótkim terenie z jaką prędkością. Jakiś prawdziwy szok.